Cześć, witajcie, z tej strony Arek. Tak, dzisiaj tylko ja jestem, bo Oliwerek jest w Polsce na wakacjach, także pozdrawiam cię, synek, trzymaj się tam. Pozdrawiam również chłopaków, kolegów Olivera z placu zabaw. Wszystkich po kolei, jest tam dużo dzieci, także Oli już jest na wakacjach w Polsce. Pojechał się, cieszy, ja jeszcze muszę pracować z 3 tygodnie i będziemy razem z Oliwerkiem w Polsce. A dzisiaj mam dla was najnowsze wydanie Just Kick It, wersja niemiecka właśnie. Świeżo wyszedł ten numer, to jest numer 5 na 23. Cena takiego numeru to 4,99 euro, czyli w sumie 5 euro bez eurocenta. A co mamy w tej gazecie? Holo Giants Neymar, saszetka właśnie Stop Class i dwie saszetki naklejek Mistrzostw Kobiet, które będą 20 lipca się zaczynają w Australii i w Nowej Zelandii. No to co, lecimy, otwieramy. Zobaczymy, co ciekawego w gazecie, oczywiście, co będzie za miesiąc. To mnie najbardziej ciekawi w tej gazecie zawsze. Kiedyś jak byłem taki jak Oliver, to zawsze lubiłem plakaty zbierać z Just Kick It. Czy tam w Polsce były jeszcze kiedyś inne gazety, Bravo Sport i w ogóle. Tak, tutaj właśnie jest poklejone. Oni to zawsze tak pokleją, że się może gazeta potargać, ale jakoś poszło. O! Zaraz mamy saszetki, już prawie nam się udało odczepić. Dużo taśmy. Właśnie tak wyglądają saszetki z naklejkami. A to pokaz już znacie. Jeszcze sobie to... Oj, no dobra. To zrobimy po gazecie. I tu mamy Neymara. Neymara musimy lekko... O, Neymar. Holo Giants. Tak wygląda z tyłu karta z Neymarem. Bardzo fajne karty. Czyli to na razie wędruje na bok. Mamy numer właśnie Just Kick It nowy i patrzymy co w środku. Reklama Top Class. Oczywiście jak zawsze spis treści. Tutaj jest o właśnie jakie są dodatki, czyli panie też piłkę kopią. Szkoda, że Polski właśnie nie ma na mistrzostwach. O Messim tu jest, Mbappé, gwiazdy mistrzostw świata poprzednich. Nowe rekordy w Europie, bramki, 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 najlepszy bramkarz, tutaj tu jest Haaland, Lewandowski, że strzelił 3 gole w Champions League. Dalej patrzymy, niespodziewane gwiazdy ligi niemieckiej, tutaj chodzi o właśnie ci, co tak błysnęli w tamtym sezonie. Tutaj znajdź różnicę, to też fajna zabawa. Tutaj reklama jakiejś mistrzostw świata. O, a tu są panie już. Idźcie po złoto. Tak Niemcy tytułują, bo Niemki są dobre w piłkę. Kto tu ma grać właśnie na mistrzostwach? Jakie drużyny, jakie gwiazdy u pań są? Jeśli chodzi o piłkę kobiecą, to nie mam pojęcia, kto tam dobry jest. Wiem, że tylko Niemki dobre są na pewno. Tu quizy, reklama Pokémonów, jak kto lubi. O, tu jest właśnie terminarz mistrzostw kobiecych, grupa A i tak dalej. I plakaty. Tu jest pani Pop z Niemiec, 127 meczy, 61 bramek dla Niemiec zdobyła ta pani. Tutaj mamy Messiego, tu Leroy Sané, Choupo-Moting. Tutaj jest Adeyemi, no jak salta robi w powietrzu. O, jest i Haaland, zobaczcie jaki Haalandzi. Fajny plakat, ładny. Na ściankę jak znalazł, jeżeli ktoś może kleić na ścianie, jeżeli mama nie krzyczy, to można kleić. I drugiej strony Adeyemi, Choupo-Moting, Leroy, Messi i pani Aleksandra, jak ona się nazywa? Aleksandra, tu jest Aleksandra Pop. I tak, druga część terminarzu. Tutaj dalej można sobie quizy robić, reklama Dragon Ball. Nico Schotterbeck, to jest jego taka biografia, gdzie kto jak grał, kiedy grał i gdzie grał. I tutaj Thomas Müller mówi tak, ty jesteś tym, co jesz. I tu właśnie jest pokazane, co Thomas Müller je. Same zdrowe rzeczy. Rzodkiewka, brokoli, kuły. Tak, i reklama właśnie naklejek i kart. Tu jest Top Class Panini. A tu jest właśnie jeszcze naklejki na mistrzostwa. Są też karty. Otwieraliśmy właśnie zestawy startowe z kobiet. Także możecie zobaczyć sobie na kanale naszym.
Tutaj 25 najlepszych. Pierwsze miejsce ma Messi. Gdzie jest nasz Robert? Robert numer 7. O, Robert jest 7. I wasze ulubione 15 drużyn. Na pierwszym miejscu kto? Niemcy. Ciekawe. Po tych ostatnich wynikach to chyba nie najlepsze. Drugie miejsce ma Paris Saint-Germain, trzecie Bayern, czwarty jest Real, piąty City, Ajaxu nie ma. O, i tu wasze listy, wasze no, dzieci, listy, które niemieckie dzieci piszą do redakcji. W Polsce tak samo pewnie. Kto będzie miał urodziny? 12 lipca Vinicius Junior, 14 Serge Gnabry i 21 lipca Erling Haaland. Takie najbliższe urodziny się zbliżają. Tutaj jest wytłumaczenie rogu. Tutaj mamy komiks. I zbliżamy się zaraz do najlepszego momentu, co będzie w następnym miesiącu. Albo za dwa miesiące. Jedenastki, wybrane dzieci. Dzieci sobie układają swoje wybrane jedenastki. Myśmy też kiedyś wysyłaliśmy, ale naszych nie dali. Uwaga, uwaga. Jeszcze. O, już będzie. Tak, już jest. I uwaga. 11 sierpnia. Znak zapytania. No to już wiem wszystko. Także nic nie wiem, co będzie. 11 sierpnia dopiero, czyli w lipcu, nic nie wychodzi. Piszę tylko, że... No, że jest znak zapytania, że jakaś tam niespodzianka będzie. Super ekstra będą dla Ciebie. No, ale co? Ale nie wiemy. Nie cierpię z właśnie znaku zapytania, bo... Co by było, to by człowiek się tak to cieszył, a ci co, lipca nie ma, bo august to jest wrzesień, sierpień, także dopiero 11 sierpnia, no niestety, także nie wiemy, co będzie w następnym numerze, w Polsce też w lipcu nie będzie i tu jeszcze reklama jest o kart i naklejek kobiet. Ci co, Jaski Kid może wędrować na bok, teraz mamy Neymara, zobaczymy, czy się trafi coś tej jednej saszeczce z Neymarem. Tak się właśnie one pokleiły, że... Tak, ale mamy. I patrzymy, czy coś z Neymara będzie. Albo z Brazylii. Kogoś my tu mamy? Dembele, Francja. Mares, Manchester City. Jest Brazylia, Bremer. Czyli coś już dla Neymara wpadło. Teraz mamy Max Power, Matip. Dalej mamy Supersonic Walker, Anglia. Choupo-Moting i Serge Gnabry, Synergy karta. Dalej Manuel Neuer, wow, Masterclass. I Alvarez, Argentyna, 118 numer. Ups, czyli co? Otworzyliśmy, jedna karta wpadła dla zawodnika Neymara, czyli to już może też iść. Udamy sobie tu i teraz patrzymy, jakie mamy panie. Dwie saszetki naklejek. Powolutku trzeba kleić, żeby nam się nie potargały. O, pokleili te taśmu, że hej. Bardzo duży jest naklejek w albumie, 650 bodajże to było. Także my nie będziemy zbierać z Oliwerkiem, bo stwierdziliśmy, że to szkoda pieniążków na tyle, tym bardziej, że Polek nie ma. No, no dobra, otwieramy. Może jakieś złociaki będą, bo są złote naklejki. O, coś tam się świeci. Także już coś fajnego będzie. Tutaj jest kod jakiś, jakby ktoś chciał. Internetowy kod do gry. No i patrzymy. Jakaś pani to jest z Południowej Republiki Afryki. Dalej mamy Panamę, pani z Panamy. O, jest ze Szwajcarii, jakaś złota. Super, świeciak. Następny świeciak, logo Anglii, no elegancko. I jeszcze jedna naklejka z Japonii, pani. O, śmieję się. I druga saszetka. Czy już jakieś fajne złociaki wpadły. Zaczniemy również od kodu, albo na końcu damy kod. Szwajcaria, pani ze Szwajcarii. Jest pani z Chin. Nazwiska są ciężkie, chociaż ta nazwisko jest jakieś w miarę. Yuti. Pani z Ameryki. Z Danii. O, i ta ma pani długie włosy.
Pani z Portugalii, bardzo długie włosy. I jeszcze kodzik, proszę, kto używa, kto gra, to macie. Czyli co, w tej saszetce nie trafiły się nam żadne złociaki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Takie były pięć. O, tak sobie damy. A tu mieliśmy dwa takie, dwie złote naklejki. Raz logo Anglii, raz taka pani w akcji. To jest, nie wiem, jak to tak, numer 280. A, tak wyglądają o, z tyłu naklejki jeszcze. Czyli kto lubi panie, może panie piłkę pańską, pani, to może oglądać 20 lipca. Mistrzostwa się zaczynają w Australii. Tak, także mówię, my nie będziemy tego zbierać, bo to już jest za duży wydatek, a dużo do zbierania. Co innego, gdyby były Polki. To by było na tyle. Jestem sam, Oliwerka nie ma, tak dziwnie bez Oliwerka, ale za niedługo będę z Oliwerkiem, jeszcze 3 tygodnie. I będziemy, może coś w Polsce nagramy. Także teraz będzie trochę mniej filmów w sumie, bo wakacje są. Nie ma co otwierać za bardzo. Chyba, że coś się wydarzy, że coś się trafi, to zaglądajcie na nasz kanał. Jak będzie coś ciekawego, jak wyjdzie jakaś znowu kolekcja zaskoczenia, to my na pewno będziemy otwierać coś. A tak to życzymy Wam wesołych wakacji, miłych wakacji, udanych. Dużo słońca, wypocznijcie i zbierajcie siły na nowy sezon po wakacjach. Pewnie będzie nowa FIFA 365 i jeszcze inne jakieś kolekcje. Także pozdrawiamy szczególnie dzisiaj Marylę Łużyńską, przepraszam, która nam dała suba i prosiła o pozdrowienia, także spełniamy prośbę. Pozdrawiamy również wszystkich, bez wyjątku, którzy nas oglądają. Dziękujemy za tyle subskrypcji. Przebiliśmy już 3000 i lecimy dalej. Cieszymy się bardzo z Oliwerkiem, że nas oglądacie, że nas komentujecie. Napiszcie może, gdzie spędzacie wakacje. I czy gdzieś za granicę może się wybieracie. Pamiętajcie, że nasz kanał zawsze jest dla Was i zapraszamy na nasz kanał. No, a dzisiaj to tyle. Mówię, jak będzie coś ciekawego, to sam nagram, a jak nie, to miłych wakacji. Do zobaczenia następnego razu. Cześć!